Radio Conchita. Radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Szatan, proszę Państwa, przekupi ludzi, bo tymi bajeczkami, bo ludzie lubią takie niebiańskie tajemnice, niewyjaśnione. Jezus powiedział o sobie mówiąc, że jak ludzie wam powiedzą, a to tu jestem, a to tam, a to na górze, to nie idźcie i nie wierzcie. Nie ma mnie, Jezus powiedział. Jak błyskawica od wschodu do zachodu jaśnieje, dopiero wtedy ja się objawię na koniec dni. Czyli, że widzicie Państwo, ludzie lubią bajeczność, ludzie lubią bajki, niesamowitości, przecież ta dusza nieśmiertelna, ta trójca, kult kobiety, kult Matki Boskiej, bóstwo Jezusa, to jest wszystko udziwaczone, wszystko takie, wiecie Państwo, no, oczywiście, że spartaczone z punktu widzenia Bożego, bo to nie jest po Bożemu, prawda, żeby do rangi bóstwa coś wywindykować, jak to Jezus pięknie w Ewangelii Mateusza, 23 rozdział jest napisane, żebyście nikogo tutaj na ziemi nie nazywali ojcem swoim, no bo jeden ojciec wasz ten w niebie. Jak to? Abyście się nie nazywali przewodnikami, nauczycielami, bo jeden wasz jest nauczyciel, Jezus Chrystus, a wy wszyscy braci. No w ogóle taką lekcję Jezus Chrystus dał, że to powinno ludziom wystarczyć, ale ludziom przez duże L. Natomiast tutaj, jak mamy na tej Szeligowskiej, proszę Państwa, w całej tej Warszawie, takie to jeleniowate, tak się kiwają, tak chodzą, jak to albo jelenie, albo dinozaury, albo krowy, albo jakieś wydełko, no to jest nie do pojęcia, nie do przyjęcia. A ponieważ ja po tych szkołach baletowych jestem, to ja jakoś specjalnie się nie uczyłam chodzić, ale już nie jedna osoba zauważyła, że ja chodzę inaczej, że ja chodzę baletowo, no to przede wszystkim pięta do przodu, tańczy się, idzie się, biegnie się i tak dalej, itp. Także proszę Państwa, na piętach się nie chodzi, się nie kiwa jak ten jeleń, także oni to zauważyli, że ja inaczej chodzę. No. Nawet czasem zaczęłam się wygłupiać, czasem zaczęłam jeszcze coś tam dodatkowo parodiować, no ale z tego wynika, że tutaj, wiecie Państwo, no ten balet jest na bardzo niskim poziomie, na bardzo słabym poziomie. Jak się pojedzie przez Anglo-Amerykę Białystok, bo tutaj nie jest Anglo-Ameryka Białystok, jak się pojedzie do Rosji, to tam balet na bardzo wysokim poziomie. Co jedna to jakaś prima balerina. One w ogóle nie jedzą, są zakatowane, ćwiczą. Proszę Państwa, i nic z tego nie mają. Aż ten Putin to chyba szykuje dla tej Moskwy śmierć. W sensie, no wiecie Państwo, jak on wyskoczy z jakimiś bombkami tutaj, no to przecież jego Ameryka zaatakuje. Układ NATO cały zaatakuje. I Putin zginie, i wszystkie te jego kobity, i te narzeczone, i cała Moskwa, to wszystko zginie. Także Putin nie myśli, czy nie lepiej to się dogadać, no ale wiecie Państwo, zadufanie, duma, upór, głupi, a to jest w umysłach głupców najczęściej. Mówi się też, że mądry głupiemu ustąpi, a głupi nie ustąpi. No. Także wiecie Państwo, agresja tutaj w Warszawie jest, no i tak jeszcze raz powtórzę, krytykowanie i ocenianie. No, a że mówią rabbi, to się też wywyższają kogoś, aby poniżyć, czyli dzielą się w tych mafiach żydowsko-watykańskich, zwłaszcza, że i w Watykanie zginęło sporo papieży, zacnych też ludzi, no z wyroku, mosadystów. Taki ciekawy wykład, nie jeden jest w internecie, znajdziesz tego bardzo dużo teraz. Także zapraszamy, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio w ogóle, a że w ogóle, to KFM Euro, Conchita, Darby, Baby, Langstrom Extra, proszę być koniecznie z nami. Gdy to radio nasze nadaje. U nas są same oryginały. U nas nie ma tak, że my... A, bajeczka ładna, śliczna. I opera będzie ładna. Bo tu w Radiu Maryja też lubią prezentować operę. Ale widzicie Państwo, że w operze jest inny śpiew, ta piosenka jest inny śpiew.
No i chociaż ten śpiew takiej piosence estradowej jest może ładniejszy, ja wiem, zależy jak dla kogo. To słowa często są obleśne, brzydkie. No w operze tego nie ma, ale w operze ten świat się reklamuje, że nożem zabijasz, tyletem zabijasz, a że do jeziora halka skacze. Także to są takie akcenty pogańskie i dlatego też świadkowie Jehowy nie mogą tutaj za bardzo przeżywać, jeżeli chodzi o... I dzieci z zagranicy wybierają jeden z dwóch numerów 00 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Modlitwę rozpoczynamy jak zawsze od znaku Krzyża Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo proszę, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Martynka. A skąd dzwonisz, Martynko, do nas? Z Ozorkowa. I powiedz, za kogo będziemy się modlić? Ja chciałabym się pomodlić za moją rodzinę, za moją babcię, u której teraz właśnie jestem, za moją byłą wychowawczynię i panią wspomagającą i za wszystkich ludzi niepełnosprawnych. A, czyli zakończyłaś pewnie szkołę podstawową, tak? Tak. No, znaczy tę dawną szkołę podstawową, bo teraz ona będzie wydłużona, ale na tym etapie początkowym, no to gratuluję, dobre było świadectwo? Tak, dobre było, tylko właśnie teraz dopiero czwartych klas i teraz dopiero będą paski. No tak, to ci życzę takiego pięknego świadectwa z czerwonym paskiem, czyli takiego, które jest jednocześnie wyróżnieniem. Myślę, że też dobrze spędzasz czas w tej chwili u babci. Proszę cię, rozpocznij modlitwę. Ja też u babci spędzałam sobie czas i bardzo dobrze było. Z łachudrami nie. Ja nie lubiłam towarzystwa takiego pijackiego. Z papierosami w dalszym ciągu nie lubię. Także ja wygrywam, bo ja zawsze, wiesz, jako ta osoba uduchowiona, no, z ludźmi. Amen. Martynko, bardzo ci dziękuję. Na wernisażach też jest złe towarzystwo często. Widzicie pani, dlaczego świadkowie Jehowy, święci, nie przychodzą na wernisaże? Dlaczego świadkowie Jehowy, mormoni, ewangelicy, nawet na kozie i muzeum karykatury też taki ochroniarz był od mormonów tu z Woli, nie? Ale on już tam dawno nie pracuje i tam piją, drinkują i nie chce. Do czwartej klasy. Proszę. Zatem proszę cię, Maćku, rozpocznij modlitwę. Ojcze nasz, tulisz w niebie, święte imię Twoje, królestwo Twoje, wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winy. Dziecko na pamięć się nauczyło, ale nie rozumie słów modlitwy. Ojcze nasz, bo nawet nie wie pewnie jak, ci, Marku, jakie to imię, to prawda? Imię, no właśnie, skoro mówi święcie imię Twoje, dobrych, nawet nie wie jakie to imię, no ale szkoda dziecka, winni rodzice. No i na ochocie taka babka do Haliny Wróblewskiej mówi, proszę pani, ale to dlaczego jak przez Moab, przez pogańskie krainy Żydzi przechodzili, to dlaczego trzeba było mordować i dzieci, i tych, i dorosłych? A no właśnie, halo? Bo dzieci są kierowane przez rodziców i dzieci nic nie wiedzą. Niestety już nie słyszę, to może przyjmę kolejny telefon, proszę bardzo, halo? Cześć Boże. Czy nie lituję? Cześć Boże, jak masz na imię? Mam na imię Tomek. Tomku, skąd dzwonisz? Z Łodzi, ale teraz jestem na wakacjach w Przedcu. Aha, a na wakacjach to jesteś z rodzicami, czy z dziadkami, babcią? Z rodzicami i z dziadkami. A, no to fantastycznie, czyli jakby w takim pakiecie, można powiedzieć. Powiedz, za kogo chciałbyś się pomodlić? Za mamę, za tatę, za babcię, za babcię Stasię, dziadka Marka, wuja Lucjana, wuja Piotra, wuja Tadeusza, ciocię Mirkę, Radio Maryja i telewizję Trwam. Dziękujemy, proszę rozpocznij. Aniele Boże, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. Załamego i doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Dziękuję ci, Tomku, za modlitwę. Także radio Koncita i proszę być kochani z nami. Pozdrów dziadków od nas. No, dziadków, dobrze spędzajcie razem. A tych dziadków dawno nie ma, też kłamie ksiądz.